No jasny Gwint. Wszystko miało być takie fajne, wszystko miało być takie piękne, takie cudowne. Bóg wymyślił życie. Wszystko miało być po prostu wspaniale zorganizowane, a jakiś głupi szatan wymyślił śmierć. Do tego jeszcze ten Kaczyński z jednej strony, Putin z drugiej strony. Ta Ameryka też coś tam knuje, Chiny knują, wszyscy w ogóle knują, wiecznie coś kombinują. Ja nie chcę umierać, ja nie chcę umierać, niech oni sobie sami tam umierają. Ja jestem przygnębiony już całkowicie. Musiałem sobie nawet do tej kawy niedobrej wszystko to wsypać, morfinę, te wszystkie narkotyki świata, bo nie mogę się uspokoić. Ja nie chcę umierać! I po coś czytał tego Tischnera Łajzo jedna zielony robaku. Śmierć nie jest dziełem szatana. Szatan stworzył Kaczyńskiego i Putina. A śmierć jest dziełem Boga i zaraz ci to wytłumaczę. Ty, a kim był Tischner? Nie wiem, a co mnie to obchodzi? Jak to śmierć nie jest dziełem szatana? A czyja jest ta śmierć? To co, dobry Bóg stworzył śmierć? Dobry Bóg jest tylko dobry. No nie może dobry Bóg dać nam śmierci, bo by nas nie kochał. Bo dobry Bóg matole bez szkoły, zielony matole na najwyższym stopniu ewolucji stawia już tylko na miłość. Zrozum to. Bo żeby kochać, musisz chcieć utracić swoje ja. Nie jest ważna dlatego walka o przetrwanie, ale walka o dojrzewanie w miłości i prawdzie. Gdy dostrzegasz swoją głupotę, swoją brzydotę i swoją martwicę. Ten moment jest najistotniejszy, bo wtedy wpuszczasz właśnie śmierć w swoje życie. W śmierci jest wszystko zapisane. Dlatego te Putiny i te Kaczyńskie albo amerykańskie CIA, FBI nie pojmują tego. I dlatego ich stworzył szatan. Rozumiesz to? A co może być w śmierci zapisane? Co tam może być zapisane? Co ty mi tutaj w ogóle bredzisz? Tam nie może być nic fajnego zapisane. Ty jesteś chory. To nie może być prawda, bo Bóg tego nie mógł stworzyć. Gdybyś czytał wartościowe książki, to byś wiedział, że droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, scenę wydarzeń opuścił. Nikt i nic nie przetrwa. Wszystko będzie zapomniane i my się kręcimy to jak gówno w przeręblu. Jesteśmy na tej drodze raz po raz, bo Bóg postawił już tylko na doświadczenie miłości na ostatnim szczeblu ewolucji. Dlatego walka o przetrwanie nie ma najmniejszego sensu. Będziemy się tylko zabijać w nieskończoność bez doświadczenia miłości, a Bóg już tylko miłość ceni. I do tego potrzebna mu jest śmierć, matołku zielony przytłumiony, ale także moralne zło, które jest dotykiem miłości. W ten sposób to zło się materializuje w naszym świecie i nie wywołuje konfliktów, jak Putiny, Kaczyńskie i amerykańskie pacynki. Bo jak jest zło niewłaściwe spożytkowane, to wróci w postaci zła destruktywnego. Bo cały czas wraca, a my półgłówki będziemy obwiniać Boga, który jest niewinny. I teraz, jeśli masz, ciasny gościu betoniku, wolną wolę, to wolna wola jest sprzeciwem względem życia, zużyty żabojadzie. Bo życie nie zostało dla nas przewidziane. I tu jest osadzona cała zagadka istnienia i weź sobie lepiej, poczytaj lepsze książki, nie wiem, może z kimś sobie pogadaj, ale ty pójdziesz zapewne do psychologa albo do jakiegoś pajaca, psychoterapeuty, albo się będziesz zwierzał tej pigi tłustej. Miażdży go? Teraz się mówi zaorał stary capie. No i
co ja mam teraz zrobić? No ja tego nie wytrzymam, no ja się chyba zabiję, no nie wiem co zrobić. Z okna skoczę, z jakiejś góry skoczę, nie wiem, no nie mam pojęcia, nie chcę umierać, niech oni sobie tam giną sami, te szatany to są. Termit, weź się nie mazgaj, żabojadzie zielony, miękki. Teraz musisz szukać własnego szaleństwa, rozumiesz to? W obliczu tych faktów musisz szukać szaleństwa. Dlatego wszyscy ludzie szukają szaleństwa i go nie mogą znaleźć, bo nie wiedzą czego szukać przez te dziejowe zaciemnienie buraków pokroju gęgających kaczy. I z tego szaleństwa bierze się właśnie geniusz, który umiera dla świata, martwy, zarobaczony płazie. To jest jego odpowiedź na istotę miłości Boga, bo on już się nie martwi tymi problemami, bo ma swoją wspaniałą pasję, którą w sobie wykształcił i nie zawraca sobie głowy bzdurami jak te kaczki, putiny i amerykańskie wypociny. Co ja teraz zrobię? No jak ja sobie poradzę w ogóle? To jest niemożliwe. Kermit, zrozum, ja ci to mówię. Śmierć ci to mówi. Życie nie zostało dla nas przewidziane, dlatego im bardziej walczymy o przetrwanie, tym bardziej stwarzamy środowisko, które jest chorobowe. Chorujemy na raka, wylewy, zawały serca i wszelkie dolegliwości cywilizacyjne. Musisz to wreszcie zrozumieć. Wyleczymy cię wreszcie z życia raz na zawsze. Wyleczymy cię z Tischnera, Biblii i tej durnej pigi. Znajdziesz sobie nową pasję wspaniałego życia. Będziesz geniuszem. Wszystko się ułoży. Zobaczysz. Wszystko będzie dobrze zorganizowane. Zobaczysz, miętka frytko zielona. Za moment poczujesz ten blask w swoim sercu, w swojej duszy. W ogóle wszędzie to poczujesz. Czyli mamy pozamiatane, stary dziadzie. Tak, jasne. Życie nie zostało dla nas przewidziane. Religia nas zrobiła w uja jak nikt inny. Teraz nas zrobi w uja fizyka kwantowa, bo będzie nam budowała raj kwantowy. I tak to jest, że religia walczyła z nauką, nauka walczyła z religią, a generalnie mają te same postulaty racjonalne, by uratować nasze życie, które jest dokumentnie stracone. Bo bez śmierci, bez tej idei będziemy się jedynie mordować. Raj będzie zawsze tylko kłębowiskiem mordu. Bo jeśli, stary capie, mamy doświadczyć miłości tak jak Bóg sobie tego życzy, to musimy zrobić najlepszy z możliwych użytek ze zła. Zła moralnego. Albo znowu pojawi się jakiś szarlatan, kaczka albo duduś, albo putler, a wszystko będzie śledzić Stasi i te CIA, wszystkie głąbie. Bo to cholerne zło wróci dziadzie jeden i będzie nas upominać i maltretować. Nie wiem jednak, co ty o tym sądzisz, łysy pajacu, ale ja mam wrażenie, że gdyby ta cała cywilizacja miała trafić do raju, to byłby jakiś koszmar. Śmierć jest fajna, śmierć jest fajna, la, 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 la. No, nie mogę, tylko ja tu jestem normalny.